Jesteśmy jedynym krajem w świecie, czy na świecie, gdzie jako pomoc drogowa jeżdżą u nas Porsche, Maserati, Quadro coś tam, czy Ferrari. Polacy znaleźli nowy sposób na oszczędzanie przy zakupie nowych samochodów. Kupują za granicą na firmę luksusowe auto i rejestrują je jako pomoc drogową. Montują jeszcze poza Polską hak holowniczy, koguta, oblepiają auto żółtą taśmą i po przekroczeniu granicy zdejmują te koguty i naklejki. Można w ten sposób zaoszczędzić na VAT-cie i akcyzie nawet 400 tysięcy złotych. No a zaoszczędzone pieniądze kupić na przykład nowe auto już legalnie. Ktoś by mógł powiedzieć, oszukują skubańce. No nie do końca, nie do końca. Przecież to sprowadzone luksusowe auto jest pomocą drogową. Ono pomaga w przemieszczaniu się po drodze z punktu A do punktu B, czasami nawet C. Człowiek zamiast iść, siada za kierownicą i jedzie. I to jest duża pomoc. Jeszcze w luksusowym samochodzie, albo osobisty szofer tam na niego czeka. No, niby bogaty to mógłby zapłacić daninę. Ktoś rzuci i zapyta, czy to nie jest czasem kradzież? No, jakby opłaty były niższe, to by bogaty zapłacił, ale mamy najwyższe w Unii podatki i taki bogaty czuje się okradany. No, a jak ministrowie, marszałkowie i koleżkowie w spółkach Skarbu Państwa dają sobie za nic gigantyczne premie z naszych podatków, to co, to nie jest kradzież? To co się dziwić, że ludzie kombinują? No, od kogoś się uczą. Jak administracja z biurokracją dymają obywateli, to muszą się liczyć z tym, że obywatele dymają biurokrację. O, i tyle.